Dla kogo Centrum Kielc? Jak pogodzić interesy mieszkańców, przedsiębiorców, pieszych, rowerzystów, kierowców? Jakie plany ma miasto? Co zmienić, żeby Śródmieście tętniło życiem? Na te pytania starano się znaleźć odpowiedzi poprzez debatę zorganizowaną przez redakcję Gazety Wyborczej i Urząd Miasta. Obok zaproszonych gości w spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Kielc oraz przedstawiciele różnych środowisk, w tym liczne grono przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w ścisłym centrum miasta. W pierwszej części spotkania nawiązano do doświadczeń innych miast, w tym Łodzi, i przekształcenia ulicy Piotrkowskiej w strefę przyjazną przede wszystkim pieszym. Przykład ulicy Piotrkowskiej pokazuje, że to jest dobry kierunek, natomiast nadal jest jeszcze wiele do zrobienia i my cały czas się zastanawiamy, względnie szukamy rozwiązań, jak to, co zaproponowaliśmy, czyli tak naprawdę stworzenie tej przestrzeni typowo dla przechodniów, dla rowerów, jeszcze w pewien sposób. Przede wszystkim dlatego, że widzimy coraz większe natężenie zarówno i rowerów, i pieszych, więc musimy dostosowywać kolejne nasze kroki do sytuacji, którą mamy obecnie za stan. Ale na pewno jest to dobry przykład na to, że kierunek uspokajania ruchu, czy nawet przecznic, które przecinają ulicę Piotrkowską, one nadal będą przecinać ulicę Piotrkowską, nadal będzie możliwy przejazd, ale my ruch na nich też uspokajamy. Przywołano też przykład Jaworzna, w którym nie tylko udało się zminimalizować ruch pojazdów w centrum, a przez to zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, ale też poprzez właściwą politykę miasta zmienić kierunki migracji. Moim zdaniem nie ma miasta, które ma taką specyfikę, która wpływałaby na kod genetyczny, który nosimy w genach. Jesteśmy ludźmi i z naszej perspektywy miasta są niezwykle podobne do siebie. I to mówienie, że my mamy jakąś specyfikę, to jest tylko próba oddalenia momentu, kiedy nastąpi zmiana. Jaworzno może jest takim lokalnym wzorcem, natomiast my chcemy, przynajmniej w Jaworznie, miasta, które jest miastem zachodu. My zapatrywaliśmy się przez ostatnie kilkanaście lat na te miasta, w których jest najwyższa jakość życia i staraliśmy się przetransformować Jaworzno z miasta nijakiego do miasta, w którym ludzie będą chcieli mieszkać, w którym będą szczęśliwi. Po kilkunastu latach udało nam się zahamować proces depopulacji w taki sposób, że zaczęliśmy przyciągać nowych mieszkańców. Jeśli ludzie w bo my mieszkamy między metropolią krakowską a górnośląską, jeśli spośród kilkunastu miast, które ludzie mają do wyboru do tego, żeby zamieszkać, oni uważają, że Jaworzno jest tym najfajniejszym miejscem, bo Jaworzno jest sexy, bo Jaworzno jest miastem, które myśli o ludziach, bo Jaworzno, które jest miastem, które daje możliwość spędzenia wolnego czasu, bo Jaworzno jest miastem, w których nie ma korków i nie giną ludzie na ulicach, to jest właśnie ta metoda, która powoduje, że jesteśmy magnesem, przyciągamy ludzi, przyciągamy tych ludzi, którzy są kreatywni, którzy są ciekawi świata i to jest tylko i wyłącznie w tym momencie pojawia się efekt mnożnikowy. Prezydent Bogdan Wenta podkreślił, że to pierwsze takie spotkanie i na pewno nie ostatnie. Jego zdaniem temat wymaga wielu konsultacji z udziałem szerokiego grona zainteresowanych, a przy rozwiązywaniu problemu trzeba brać pod uwagę doświadczenia innych miast, bez względu na ich wielkość czy położenie w kraju lub za jego granicami. Mam nadzieję, że w następnych tych debatach czy w takich spotkaniach będziemy szukać już tych rozwiązań, które będą także konkretne i nabiorą nie tylko kształt, ale będą miały pewne poparcie, bo to o to chodzi, aby nie budować się w szczęśliwości, a inni będą nieszczęśliwi, tylko żebyśmy zabrali wspólny jakiś mechanizm. I ten sygnał był dzisiejszy chyba najważniejszy, bo potem oczywiście poszło także o młodych, o studentach, o czasie przebywania w godzinach nocnych, o otwarciu sklepów. Więc ten temat się trochę też rozszerzył. Z sali padło też wiele propozycji, które zdaniem uczestników spotkania mogą w Śródmieściu stworzyć ciekawą i atrakcyjną przestrzeń dla na przykład artystów, przywrócić czy rozszerzyć powierzchnię terenów zielonych, czy wreszcie do minimum ograniczyć ruch pojazdów. Te propozycje mogą stać się punktem wyjścia do kolejnych dyskusji na temat zagospodarowania centrum naszego miasta.